Czy grozi nam mandat i odebranie uprawnień na podstawie filmu z kamerki? Być może tak, ale w Belgii. Brukselskie Ministerstwo Mobilności planuje karanie grzywną i mandatem kierowców dokumentujących na drogach swoje pseudowyczyny i publikujących te nagrania w sieci. Belgijski rząd chce ułatwić pracę policji, która zwykle w takich przypadkach spędza kilka miesięcy zbierając dowody i stawiając kierowcy zarzuty. Według projektu samo opublikowanie nakręconego przez siebie filmiku dokumentującego łamanie przepisów drogowych może zostać uznane za, cytujemy, gloryfikację prędkości na drogach. Belgijskie Ministerstwo Mobilności w ostrych słowach uważa, że takie publikacje w mediach społecznościowych przyczyniają się do społecznej akceptacji dewiacji zachowań w ruchu drogowym i zamierza z tym walczyć. Kierowca na podstawie opublikowanego przez siebie filmu zostanie ukarany mandatem oraz orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdu na okres 1 miesiąca. No i co sądzisz o tym? Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry. Ja zresztą uważam, że kamerki w prywatnych nawet samochodach to jest doskonałe oddziaływanie profilaktyczne, takie prewencyjne na innych użytkowników ruchu. Na co zwracamy uwagę na drodze? Mając świadomość tego, że chcemy coś wywinąć, coś zrobić nie tak, jak mówią przepisy. Zwracamy uwagę, czy jest koło nas policjant. Czy jakiś wideorejestrator nieoznakowany się w naszej okolicy nie pojawił. A takie wideorejestratory prywatne jak najbardziej rejestrują te przekroczenia. Ja ostatnio nawet koleżanka, nasza wspólna zresztą, pokazywała mi filmik. Dziewczyna niczemu nie winna, jechała po prostu za samochodem, a ten świadomie przyhamowywał, hamując ją, o czym wiele razy rozmawialiśmy przy omawianiu zbanów drogowych i w końcu, kiedy się z nią mijał, to pokazał nieelegancki gest w stosunku do kobiety. Zostało to wszystko nagrane, zastanawiała się, czy nie wysłać tego policji nawet. Taka sytuacja powinna być jak najbardziej karana na drodze. Nie może być tak, że ktoś świadomie powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo takim gwałtownym, bezpodstawnym hamowaniem jak najbardziej powoduje zagrożenie. Powinien stracić prawo jazdy na 3 miesiące, więc następnym razem się zastanowił, czy w ogóle doprowadzać do takich sytuacji. A jak mnie pamięć nie myli, wielokrotnie też rozmawialiśmy sobie o dzbanach, chociaż my nie pokazujemy skutków, które następują, ale takie gwałtowne przyhamowanie może spowodować, że ktoś jadący z tyłu po prostu nie zdąży się zatrzymać, doprowadzi do kolizji, a być może nawet i do obrażeń ciała. Więc ja jestem za takimi kamerkami i jak najbardziej za tym, żeby policja miała do dyspozycji przepisy prawa administracyjnego, nie kodeksu wykroczeń, nie kodeksu karnego, kodeksu postępowania administracyjnego, który będzie nakładał tą karę na właściciela pojazdu, jeżeli nie wskaże osoby, której powierzono pojazd i ta osoba nie przyzna się do tego, że popełniła. Odpowiada za to właściciel pojazdu. Prosta sprawa. Prosta sprawa i bardzo skuteczne rozwiązanie. Warto zainspirować się, myślę, rozwiązaniem belgijskim, które polega na tym, że prawo jazdy będzie odbierane, zatrzymywane na okres 1 miesiąca. Mandaty będą nakładane na tych kierowców, którzy filmując swoje pseudo wyczyny publikują je następnie w sieci. Ale co ciekawe również, taka sama kara będzie nakładana na pasażera pojazdu, który taki film stworzył i opublikował w sieci z pseudo wyczynów kierowcy, z którym podróżował.